Witam majstry. Dzisiaj kolejny nabytek potrzebny do domu. Piła Metabo, model 254M. Pojechałem, kupiłem, nabyłem, zwyciężyłem. A teraz tak, dlaczego pojechałem po pilarkę, po ukośnicę? Tylko i wyłącznie dlatego, że docinałem listwy przypodłogowe, takie, które tutaj mamy. Potrzebowałem podocinać przy kącie 45 stopni. I docinanie w rynienkach to jest po prostu istna masakra. Listwy wysokie, tak jak tutaj 10, 12 czy 15 cm, dociąć w rynience, gdzie przeważnie rynienki są za małe, graniczy z cudem. A jeszcze jak masz do położenia 150 metrów listew, to nie wiem, ile bym to robił, miesiąc, dwa. Więc pojechaliśmy kupić taką maszynę. Pojechałem po ukośnicę. Po jaką ja pojechałem? Właśnie. Evolution, no, bo tak jest wszędzie reklamowana, że super sprzęcik. No natomiast w sklepie zmieniłem zdanie i po obejrzeniu dokładnie dwóch sprzętów zakupiłem oto taką maszynę, którą tutaj widzicie. To Metabo. I powiem o jakichś podstawowych funkcjach. Zobaczymy, jak to pracuje. Na razie tylko na sucho. Jak to wygląda, jak to działa mniej więcej. Tutaj, jak widzicie, jest laser. W tej ukośnicy laser jest usytuowany u góry. Mam nadzieję, że nie będzie to niszczyło w późniejszym czasie lasera, tak jak w większości pił, że jest laser, a trzeba oczko zaklejać laserem. Taśmą, przepraszam, ponieważ gdzieś to oczko tam zaczyna się brudzić od opiłków, od tych różnych odpadów i no zostaje uszkodzone. Podstawowe jakieś tam funkcje tego, co my tu mamy. Tu jest, mamy tu laser, mamy tutaj podświetlenie. Kapitalna sprawa. Są tu zamontowane super LEDy u góry. Także nawet w ciemnym pomieszczeniu można pracować. Te lampki wystarczają, są bardzo mocne. Tu jest uchwyt zwalniania. Wtedy możemy załączyć drugi uchwyt, który jest tutaj. Wciskamy, ona pracuje. Co tutaj mamy? Mamy tutaj blokadę wysokości. Wtedy ona pracuje tylko na pozycji suwnej. Tak jak tutaj jest. W jednej pozycji, niech on nie pracuje góra-dół, a teraz po odłączeniu tej czerwonej blokady, która tam jest, piła nam pracuje góra-dół. Jeśli chodzi o skalę, według mnie jest, no jest to piła nowa, bardzo dokładna. Sprawdzałem tam kilkoma kątomierzami, sprawdzałem cięcie, zobaczcie, to jest cięcie. To jest cięcie tą pilarką pod kątem 45 stopni. Tnie pięknie. Tu są dwa różne docinki listwy PCV. Naprawdę fajnie się tym przepracuje. Jest praca, idzie 100 razy szybciej. Naprawdę można na tym podziałać. Tutaj mamy ten stół. Możemy sobie troszeczkę powiększyć. Ta ścianka boczna też jest ruchoma z tego względu, że gdyby została tak jak jest w tej chwili, to nie możemy ciąć na kącie 45 stopni. Gdy cofniemy tą ścianeczkę, zluzujemy sobie blokadę, przerzucamy maszynę na kąt 45 stopni. Wtedy to ramię już nam nie przeszkadza po przesunięciu i następuje cięcie tutaj przy 45 stopniach. Maszyna nie ma soft startu, aczkolwiek no może na samym początku wystraszyłem się 3 razy, jak ją włączyłem, a później już się przyzwyczaiłem, że startuje dosyć agresywnie, ale jak mamy okulary, to nie ma się co bać. No, tutaj mamy kąty. Kąty, kochani, mamy 45 stopni. Można ustawić też do 47, ale jest ogólnie 45, 30, 15, no i kąt 0, czyli w 90 stopni. Co tu jest jeszcze ciekawego? Aha, ten stolik też się rozsuwa. Ten stoliczek też się rozsuwa. Tutaj mamy jeszcze blokadę, gdybyśmy chcieli jakąś deseczkę, czyli stewkę postawić.
Bardzo fajne urządzenie. Naprawdę powiem Wam, że... Aha, cena. Chyba Was bardzo to ciekawi, nie? Cena jest niecałe 1400 zł tej maszyny. Tak jak mówię, w ciągu dnia pociąłem... W ciągu dnia pociąłem 70 metrów listew. Tyle dopasowałem i naprawdę robota idzie szybko. Sprzęt jest fajny. No mnie się strasznie podoba. Ja nie lubię dziadowskich narzędzi, a to bym mógł polecić, bo jest naprawdę sprzęcior niezły. Także kolejny nabytek, który usprawnia pracę w domu, a reszta to tylko chęci mieć, żeby coś zrobić samemu. Ja nie nauczony jestem płacić fachowcom. Wiem, że fachowcy są potrzebni, tak jak każdy zawód, cokolwiek by nie robili. Natomiast dla mnie praktyka i wiedza jest droższa od pieniędzy. Także można się nauczyć tym pracować i działać sobie, bo jest czaderska piła. Średnica tarczy 254. Trzymajcie się, a ja biorę się do pracy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Trzymajcie się, ludziska.